Niedawno minęła setna rocznica urodzin Jana Pawła II. Uznałem, że jest to dobra okazja, aby rozpocząć cykl filmów pod tytułem Jan Paweł II i pedofilia. Pierwszy odcinek poświęcę przypomnieniu pewnych faktów, a wprowadzeniem niech będzie krótka wypowiedź profesora Stanisława Obirka. Jan Paweł II wiedział, nic nie zrobił, zrobił wszystko, żeby zamieść pod dywan te skandale i żeby krzyk ofiar nie został usłyszany przez opinię publiczną, co stanowiło krzywdzenie ich po raz kolejny. A oto fakty. W roku 1983 w nowym kodeksie prawa kanonicznego Jan Paweł II złagodził kary dla księży molestujących dzieci. Przez cały okres pontyfikatu nie zniósł też tajemnicy papieskiej, chroniącej przestępstwa seksualne duchownych. W 1985 roku Jan Paweł II zapoznał się z raportem na temat kościelnej pedofilii i jej tuszowania w Luizjanie. Zareagował. Wysłał do Stanów Zjednoczonych biskupa Quina, który zaczął badać, jak dalej można tuszować pedofilię. Mężczyzna, który w dzieciństwie był wykorzystywany seksualnie przez arcybiskupa McCarricka, ujawnił, że w 1988 roku osobiście powiedział o tym Janowi Pawłowi II. Papież nic nie zrobił, a w 2001 roku mianował McCarricka kardynałem. W roku 1993 Jan Paweł II w liście do amerykańskich biskupów skrytykował media, które czynią sensację z kościelnej pedofilii. Zaznaczył, że najlepszą metodą przeciw pedofilii jest modlitwa. W 1995 roku, gdy austriacka prasa publikowała świadectwa ofiar kardynała Groera, a opinia publiczna domagała się jego ustąpienia, Jan Paweł II napisał list, w którym bronił hierarchy. Watykan nigdy nie przyznał, że Groer był winny i nigdy go nie ukarał. W 2001 roku Jan Paweł II upoważnił kardynała Castriona Ojosa, by pogratulował biskupowi Pierre Picanowi, kiedy ten odmówił prokuraturze udzielenia informacji o księdzu pedofilu. Gdy w 2002 roku dziennik The Boston Globe ujawnił, że kardynał Bernard Law tuszował pedofilię, Jan Paweł II udzielił amerykańskiemu hierarsze schronienia w Watykanie, a w 2004 roku mianował go zwierzchnikiem jednej z czterech bazylik papieskich w Rzymie. Również w 2004 roku Jan Paweł II publicznie pobłogosławił księdza Marciala Maciela de Goliado, pedofila, narkomana, oszusta. Kiedy cały świat znał już zarzuty przeciwko Macielowi, a kardynał Ratzinger prowadził przeciwko niemu postępowanie kanoniczne. Kilka lat wcześniej Jan Paweł II nakazał kardynałowi Ratzingerowi zataić nadużycia seksualne w pewnym zgromadzeniu. Opowiedział o tym w 2019 roku papież Franciszek. Według profesora Obirka chodzi o Legion Chrystusa pod przywództwem księdza de Goliado. Podobnie uważa ksiądz profesor Kobyliński. I na koniec liczba zero. Tyle razy spotkał się Jan Paweł II z ofiarami klerykalnej pedofilii. Przed Benedyktem XVI żaden papież nie spotkał się z ofiarami księży. Jak widać, te informacje nie znajdują się w tajnych archiwach. Można do nich dotrzeć za pomocą wyszukiwarki internetowej. Jednak wiele osób, gdy mowa o Janie Pawle II, sprawia wrażenie, że nic lub prawie nic nie wie na ten temat. Będę zastanawiał się nad tym fenomenem w kolejnych częściach cyklu, a przede wszystkim szerzej omówię niektóre fakty oraz ustosunkuję się do głównych strategii obrońców papieża.